Cześć, tu Ernest! W tym filmiku powiem wam, jak łatwo i szybko wykonać wyzwania 3 tygodnia sezonu 8. Pokażę też lokację gwiazdki. Tej sekretnej też. Nadszedł już 3 tydzień sezonu 8. Tak już ten czas mija, ale przejdźmy do najważniejszego. Dzisiaj o 15 do gry wejdą nowe wyzwania tego tygodnia. Ja ten filmik nagrywam przedwcześnie, więc niektóre wyzwania mogły się nieco zmienić lub zamienić miejscami. Ale lokacje gwiazdek pozostaną te same. Jak zawsze zaczniemy od 3 darmowych wyzwań dla każdego. Pierwszy z nich jest podzielony na 3 etapy i pierwszy etap zlecam zniszczyć kilka kaktusów na pustynnej części mapy. Kaktusów jest pełno na tym obszarze, więc myślę, że jedynym utrudnieniem mogą być inni gracze, także chętni na kilka kaktusów. Drugi etap polega na otwarciu skrzynek z amunicją, ale na biomie zimowym. Zielone skrzynki z amunicją znajdziecie chyba w każdym domku i lokacji na mapie, więc to też będzie raczej proste. Trzeci etap wysyła nas poszukiwania skrzynek na dżunglowym obszarze. Zwykłych skrzynek też nie brakuje na mapie. Pamiętajcie, że wulkan powinien zaliczyć się do terenu dżungli. A w wulkanie przy samym tronie Króla Ognia mogą być aż 3 skrzynki. Drugie wyzwanie w tym tygodniu zlecam zdobyć eliminację z PM-a, pistoletu i snajperki. Z każdej z tych kategorii mamy kilka broni do wyboru. Wystarczy tylko zdobyć eliminację z dowolnej broni z każdej kategorii. Do tego typu wyzwań polecam taneczną dominację i nabarzankę. Tam jest pełno wszystkiego. Trzecie wyzwanie polega na otwarciu skrzynek w zgubnych ziemiach lub w słonecznych stopniach. Jeśli poczekacie z tym wyzwaniem i odblokujecie trzeci etap pierwszego wyzwania, to będziecie mogli je wykonać równocześnie, ponieważ ta słoneczna miejscówka wlicza się w teren dżungli. Przechodząc do tych płatnych wyzwań, to pierwszy z nich, a w sumie już czwarte, wysyła nas w poszukiwania tam, gdzie leży lupa na ekranie wczytywania mapy skarbów. Ekran wczytywania mapy skarbów prezentuje się następująco i nie musicie go odblokować, aby móc wykonać to wyzwanie. Lupa na tej mapie leży tutaj i powiększa na szkic jakiejś postaci okrążonej drzewami na zimowej części mapy. To nam wyznaczy oczywiście miejscówkę z lodowymi posągami pod strogim szczytem. Gwiazdka powinna się pojawić tutaj w tej luce w śniegu, albo tuż pod samym posągiem królka w tym miejscu. Następne wyzwanie polega na zadaniu obrażeń przeciwnikom za pomocą strzałów w głowę. Strzały w głowę to jedna z najlepszych rzeczy w tej grze, ale czasami trudno jest je zdobyć. Jeśli macie problemy ze zdobyciem headshotów, to możecie zawsze rozpocząć grę na oddziałach, powalić kogoś i dopiero dobić strzelając w głowę. To też powinno się zaliczyć. Poza tym to najlepsze do tego zazwyczaj są pompy. Ale nie zawsze. I snajperki, które gdy trafimy w głowę, mogą zadać ponad 200 punktów obrażeń. Kolejne wyzwanie polega na postawieniu różnych pułapek w jednym meczu. To, czy znajdziemy pułapki, już zależy tylko od RNG, ale lamy z łupem zawsze rzucają kilka różnych pułapek, a więc miejcie je na uwadze. Ostatnie wyzwanie jest podzielone na etapy i będzie polegało na odwiedzeniu 2 różnych miejscówek w jednym meczu. Nic dodać, nic ująć, z tym na pewno sobie dacie radę bez problemu. Po wykonaniu tych wszystkich wyzwań otrzymacie takie oto ekran wczytywania oraz możliwość zebrania sekretnej gwiazdki, która da wam poziom karnetu białego. Tym razem jej lokację zdradza nam ten oto rysunek, a w grze powinna pojawić się tutaj na tych schodkach. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie, życzę powodzenia i do zobaczenia w busie bojowym.